Film Gorzkie Gody. Recenzja. Film Polańskiego jest od lat 18, a powinien być od 36 lub nawet 72. Nie dlatego, że są w nim wyuzdane sceny seksualne, ale ze względu na potrzeby doświadczenia życiowego koniecznego do zrozumienia go. Powiem inaczej. To film nie dla wszystkich, a tylko dla tych, którzy potrafią go dobrze zrozumieć i przeżyć. Aby nie było jak z zabawą granatem lub jeszcze gorzej, zabawą zarazkami w jakimś laboratorium. To dramat psychologiczny. Bolesny dramat bezbożnego związku opartego na seksie, który co najgorsze jest jedynym spoiwem dwojga ludzi. Emocja i fanaberia jest ogromna i musi być coraz większa, bo jak podobno powiedział Che Guevara, rewolucja, a tu perwersja seksualna, jest jak rower. Jeżeli się nie rozpędza, to wówczas się przewraca. A ja mam dodatkową diagnozę. To niewyuzdany seks jest przyczyną nieszczęść, ale usytuowanie społeczno-finansowe niezaspokojonego kochanka. Oskar to człowiek, który wcale nie musi martwić się o koszty utrzymania. Jest klasycznym rentierem, żyjącym z procentów od jakiegoś kapitału. Ma stały dopływ kasy, która wystarcza mu na wynajem ładnego mieszkania w Paryżu, stołowanie w restauracjach, a nawet zaspokajanie drobnych zachcianek. Żeby nie czuć się zupełnie pasożytem, wmawia sobie, że jest początkującym literatem. Niestety, permanentnie początkującym, bo jego twórczość kończy się na pierwszym zdaniu powieści. Może jest produktem Sartra. I tu nolę z wolę stajemy przed dylematem ustrojowym. Kapitalizm czy pochwała, czy kapitalizm pochwala wzniesienie się człowieka ponad pracę wykonywaną na wyżyny utrzymania z kapitału? Czy socjalizm, który utrzymuje człowieka stale na przymusie pracy, na chleb powszedni? Czy zatem lepszy jest socjalizm? Przynajmniej pod tym względem, żeby ludzie bez pracy się nie degenerowali? To oczywiście błędne uproszczenie. Bo największą wadą socjalizmu jest, że typowy, czyli leniwy człowiek chce uniknąć zmęczenia, plasując się w ustroju socjalistycznym jako utrzymywany przez społeczeństwo jakikolwiek funkcjonariusz. A największą zaletą kapitalizmu jest to, że typowy człowiek, mimo że jego kapitał już na niego pracuje, czyli nie musiałby zabiegać o środki na chleb codzienny, jakąś wrodzoną cząstką powołania do życia, nie poprzestaje na chlebie, ale zaspokaja coraz dalsze marzenia o maśle, plasterku szynki, samochodzie, rezydencji z ogrodem, jachcie itd. A jeszcze częściej marzy o poszerzeniu swojego wpływu na świat poprzez coraz większy kapitał. No i to jest piękne, bo podkreślam, jeżeli ktoś umie zarządzać małym kapitałem i niewieloma ludźmi, ten powinien zarządzać coraz większą ich ilością dla wspólnego dobra. Tak jak w przypowieści biblijnej. Powinna też być w normalnym człowieku obok chęci zabawienia się także chęć bycia potrzebnym innym ludziom poprzez pracę. Stymulatorem tego jest, oby, adekwatna zapłata, której uczciwość jest podstawą prawidłowego funkcjonowania kapitalizmu. Pięknie wyraża to encyklika Jana Pawła II Laborem Exercens i w ogóle całe nauczanie społeczne Kościoła katolickiego. Ale filmowy Oskar żyje w nudzie. Nie jest katolikiem i nie chce mu się zapewne czytać encyklik. Jakby go papież bardzo poprosił, to no, może by napisał początek jakiejś encykliki i to pewnie znudziłoby go zaraz. I pojawia się kobieta i fascynacja. Nie mylcie jej z miłością. Fascynacja jest, co by tu nie gadać, uzasadniona. Mawia się w takich przypadkach potocznie, że to kobieta warta grzechu.
No, to powiedzonko zakorzenione w naszym języku wyrządziło zapewne niejednemu Polakowi krzywdę. Bo jak od dzieciństwa ktoś głupi nasłucha się tej maksymy, to potem brnie w grzechy. Ale rozważania w rodzaju język jako ważny czynnik kształtowania naszej moralności zostawmy na inny czas. Dla Oskara spotkanie z piękną kobietą o wyglądzie dużego dziecka typu Sauté jest podobne do Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa. Ale dla Oskara to jest tylko próba zapełnienia totalnej pustki. U Bułhakowa mamy wielkie zmaganie Bóg-Szatan, a w Gorzkich Godach cały świat bohaterów jest pustką bez Boga. Fizyczne zabawki mają zastąpić Boga, albo przynajmniej jakkolwiek wypełnić pustkę. A ona, filmowa Mimi, w to wchodzi. Bo facet to mimo wszystko facet, a Oskar umie zagaić, stworzyć nastrój. Jak to pisał Puszkin o Onieginie. On po francuski savierszenno mogli zjasniać sa i czytał, lekko mazurku tancewał, czegoż wam bolsze, swiedrie szył, to on umion i ocień mił. No tak. Ale weźmy przykład Leo Belmonta. Do dziś Polacy zaniedbują znajomość języka Puszkina. Językiem Galów mówił zręcznie i łatwo listy pisał, ba, w Mazurze robił lekkie pasy, umiał się kłaniać nader wdzięcznie. Czyż więcej trzeba? Orzek świat. Jest miły, mądry, był rad. Ale jakikolwiek człowiek, nawet tak piękna kobieta, nie jest w stanie zapełnić pustki duszy, gdy nie ma w niej Boga. Więc brnęli i brnęli w zabawę w zwierzątka, gadżety i tak dalej. A gdy film wszedł na ekrany w 1992 roku, choć z momentami, posłużył wielu księżom rekolektantom za ilustrację, do czego prowadzi seks bezbożny. Polański wprowadza do dramatu drugą parę, siedmioletnie małżeństwo przeżywające kryzys. Tu w rolach Christine Scott Thomas, aktorka Kameleon, jako Fiona i zawsze taki sam, grający samego siebie, Hugh Grant jako Nigel. Oskar, widząc błysk wokół Nigela na widok Mimi, przyczepia się do niego i zanudza opowieścią o tragedii swojego związku, który zamienia się w nienawiść. Polański pokazuje nam tę opowieść i tu przyznam, że dreszcz przechodzi mnie na myśl, że pan Roman jako reżyser zza kamery zachęcał do ekspresji scen erotycznych z obcym facetem Immanuel Seigneur, czyli w życiu prywatnym swoją własną żonę. Wówczas od 3 lat. No cóż, żadne intymności. A mówiąc tytułem filmowym, wszystko na sprzedaż. Jeszcze raz potwierdza się, że Polański to wybitny reżyser o bardzo pogmatwanym życiu osobistym. Mamy zatem dwie pary. Akcja bieżąca dzieje się na statku do Indii, bo tam zazwyczaj bezbożni Europejczycy szukają sensu życia. Nikt nie może wysiąść na wzburzonym oceanie, a zdegenerowana para ostatkiem pomysłów wciąga jeszcze w zabawę parę kryzysową. Nie uprzedzę, jak się ta przygoda kończy, ale jak mawiali nasi przodkowie, jakie życie i tak dalej. Mimo wszystko obejrzyjcie, bo film jest przestrogą, a chrześcijaństwo polega między innymi na umiejętności uczenia się z przestróg bez konieczności pisania dramatów na własnej skórze. Dziękuję. Piotr Poroniu.